Halleluja. Dzisiaj jesteśmy tutaj, aby wam głosić o tym, że Bóg jest potężny, jest wielki. Ja w swoim życiu zawsze myślałem, że Bóg to jakaś mała istota, że to jest jakiś mały Bóg, że to jest mała Boża bezbronna. Ja tak sobie myślałem. I wiecie, żyjąc w tym kraju mamy wtłoczone do głowy o tym, że jest to jakaś religia, że jest to jakaś postać teologiczna, że to wcale on nie jest taki potężny. Ale chcę ci zaświadczyć z tego miejsca, że ja 6,5 roku temu poznałem osobiście Jezusa. Spotkałem się z Nim osobiście w moim pokoju. Kiedy 6 lat temu zawołałem, powiedziałem: Jezu, przyjdź i zmień moje życie. Ja byłem człowiekiem, który był dobry. Myślałem, że zasłużę sobie na zbawienie, chodząc do kościoła, czytanie Słowa Bożego, odmawianie różnych litań, ale to nic nie dawało mi, bo cały czas żyłem w grzechu, żyłem w moich patologiach, żyłem w swoich smutkach, żyłem w mojej depresji i nikt nie był realnie pomóc w moim życiu. Chodziłem po ludziach, szukałem w wielu religiach odpowiedzi, ale nikt nie był w stanie mi dać realnego rozwiązania na to, jak być zbawionym. Dopiero 6 lat temu na ulicach Warszawy usłyszałem Ewangelię o tym, jak mogę uzyskać życie wieczne, jak mogę być zbawionym. I usłyszałem o tym, że muszę oddać życie Jezusowi, bo inaczej pójdę do piekła. Usłyszałem o tym, że zbawienie jest za darmo, że ja nie muszę iść do piekła, że nie muszę się starać na to, aby wejść do nieba. Ten system tego świata mówi ci, żebyś się starał, żebyś robił. A Jezus 2000 lat temu powiedział: wykonało się, wykonało się. On tam na krzyżu Golgoty zawisł za twoje i za moje grzechy. On personalnie umarł za twoje grzechy. I On powiedział, że On jest drogą, prawdą i życiem. Chrystus jest drogą do Ojca. On jest drogą do tego, aby wejść do nieba. On jest prawdą i poza wszystko Nim wszystko jest kłamstwem i wszystko jest iluzją. Jeżeli chcesz wyjść z iluzji, chcesz wyjść ze strefy, która może jesteś w strefie komfortowej, że nie musisz nic robić i wszystko będzie fajnie, to dzisiaj zbóż tą fałszywą strefę i przyjdź do Jezusa, przyjdź dzisiaj do Niego, porzuć system tego świata, porzuć grzech, porzuć swoje ego, upamiętaj się z grzechów, przyjdź do Jezusa. On jest kozakiem, On jest dobrym Bogiem. To nie jest taki Bóg, jaki mówi ci ten świat. To nie jest Bóg, który za dobro wynagradza, a za zło karze. To nie jest Bóg, który daje choroby. To nie jest Bóg, który daje cierpienia. To nie jest Bóg, na którego musisz sobie zasłużyć, żeby on przyszedł do ciebie. To nie jest ten Bóg. On jest dobry, ale On okazał swoją miłość do ciebie i do mnie, zsyłając Jezusa Chrystusa na ten świat, aby każdy człowiek, który w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I On okazał tą swoją miłość, że On zesłał Jezusa jako odkupienie dla ludzkości. Jeżeli to przyjmiesz tą prawdę, to będziesz zbawiony. Jeżeli uwierzysz w to, że On umarł za twoje grzechy, że On zmartwychwstał, że On jest Synem Bożym i wyznasz Go Panem i Zbawicielem, to będziesz zbawiony. Jeszcze dzisiaj zawołaj do Niego, zawołaj dzisiaj do Jezusa, oddaj dzisiaj Mu swoje życie. Dzisiaj jest dzień, kiedy możesz się pojednać. Dzisiaj dzień, w którym możesz zostać uzdrowiony. Jeżeli masz jakąkolwiek chorobę, to tutaj na tym miejscu możesz zostać uzdrowionym. To tutaj na tym miejscu możesz doświadczyć cudów w swoim życiu. Jeżeli tylko chcesz, to przyjdź tutaj na to miejsce i zostaniesz uzdrowiony, zostaniesz wyswobodzony ze swoich grzechów, ze swoich patologii. Przyjdź dzisiaj, Chrystus jest realny, On jest dostępny dla ciebie. Nie graj kozaka i nie mów, że ja jestem dobry, ja mam wszystko w życiu, mi wszystko wychodzi, mam kupę kasy. Jeżeli nie narodzisz się na nowo, to nie będziesz mógł wejść do nieba. Potrzebujesz się narodzić na nowo. Słowo Boże nam mówi, że nie ma człowieka sprawiedliwego. Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Każdy człowiek zgrzeszył i oddalił się od Boga. Dlatego Słowo mówi, że musicie się narodzić na nowo. Mówiłem wam o tym, że musicie się spotkać z Jezusem osobiście. Że musicie się spotkać z Nim osobiście. Jeżeli nie spotkasz Jezusa, to będziesz musiał iść do piekła. Ale dzisiaj, możesz dzisiaj wyjść z tego i przyjść do Niego i spotkać się z Nim. On jest realny dla was. On nie siedzi gdzieś tam w tabernakulum, w jakimś tam cipsie. To nie jest ten Bóg. Zawołaj dzisiaj do Niego. Zawołaj z desperacją. Powiedz: Jezu, chcę się z Tobą spotkać. Tak jak mówił ten człowiek tutaj na ulicy.